Ej, dobra, słuchajcie panowie, ja widziałem, że Julka w chatce miłości, czyli w domku, w którym teraz mieszkam razem z nią, zaczęła budować coś pod ziemią. Tam ewidentnie pod ziemią jest jej nick, więc mam nadzieję, że zgodnie z umową wzięliście dwie podki na niewidzialność, żebyśmy mogli ją podglądać. Na ostatnim podglądaniu odkryliśmy naprawdę mega, mega dziwne rzeczy, ale słuchajcie, no teraz wiecie, Julka jest z dobre tydzień temu od naszego ostatniego podglądania i ona naprawdę nauczyła się Minecrafta, więc to nie jest tak, że ona nie ogarnia, wydaje mi się, dobra, panowie. Ona chodźmy może zrobić wszyscy jakiś totalny spisek. Dobra, wypijamy potki. Dyk do góry. Aha, okej, okay, to... Dobra, nie, no ja wypiłem, stary. Mam w razie co jeszcze jedną tutaj normalnie buteleczkę. Wbijamy się normalnie, słuchajcie, do tej chatki miłości. W razie co, oczywiście wiadomo, no, my słyszymy nas Julkę. Nie ma. Ona na... Nie, no nie. Ja tutaj nigdy... Okej, dobra, słuchajcie, ja się wbijam tutaj na dół. Ej, ewidentnie to wszystko zabrać, to wygląda złote elementy. Jakby ona chciała normalnie teraz tutaj zbudować jakąś tajną bazę. W ogóle, jakie złote elementy? Dlaczego? Ona ma nederyt? Ej, stary, ona ma nederyt. Tak, ender bo ja jej dałem. Ja, enderpały, jak? Czemu ona mówi enderpały? Zabrać. Ej, kurde, placki, co to jest w ogóle? Placki! Okej, okay. Ej, nie, bo ja wam powiem tylko tyle. Dałem jej trochę rzeczy, żeby ona ogólnie zrobiła zakupy w moim sklepie. Między innymi dałem jej nederyt, ale ona nie wydała tego nederytu. Ty, kurde, jeżeli ona bierze... Tajne miejsce. Nie, muszę się wykopać głębiej, bo oni to... Jakie tajne miejsce? Ej, chciałem właśnie jakby powiedzieć, ale ona jest w ogóle papla. Jakby to w ogóle jest 100% tajna baza. Czy chcesz przebudować ten jejku, skąd na co? O nie, to jest. Ej, ale nie, naprawdę, teraz jakby czekajcie, właśnie. Ja się chwilę, na chwilę zatrzymałem, ale co tu się w ogóle dzieje? Czy ona próbuje zrobić tajną bazę pod naszym normalnie domem? Przecież my byśmy się na pewno domyślili. O kurwa, a może myśli, że nie? Jakoś to przednia, ej, dobra, nie wiem, ja zjem sobie steaka, mam nadzieję, że ona tego zabuduje nie zauważy. Dirtem, nie będzie widać, jak zabuduje dirtem, no. Ej, to akurat jest prawda, już beka beką, ale... Będzie widać. Ej, dobra, i wiecie co, ja podejdę, faktycznie zobaczę, czy będzie widać. Moim zdaniem nie będzie tego widać od zewnątrz, tak, ale... Pokaż. No to będzie bardzo widać. Ej, to widać! Ej, spoko! Ej, fajnie! Ona jak tu podejdzie, to na pewno tu zobaczę, ale bardziej mnie zastanawia, dlaczego, dobra, może wy wiecie, dlaczego ona chce przed nami ukryć rzeczy. Nic nie słyszałem. Ej, tu jest żelazo, dobra, są ciasta, są stejki, złoto, nederyt. Ale wie ktoś, dlaczego ona chce to ukryć? No teraz tutaj kopię ten pokój jakoś bardzo nisko, widzę. Tak, ale z drugiej strony jakby... jakby to jest strasznie niskie. Ej, ale naprawdę, to jest mega głęboko. To są ogromne schody w dół jeszcze. I potem to wszystko zamknę, też dirtem i nie wejdę. Ej, ale to jest naprawdę tajna baza, patrz, jeżeli ona chce wziąć dirt, żeby to przed nami zamknąć. Wszystko skitram. Co jest w ogóle grane? Ja mieszkam teraz z Julką normalnie, słuchajcie, w chatce miłości, normalnie w tym miejscu. Będą mnie prankować znowu. Jak prankować? Patrzcie, to normalnie mamy tu swoje piętro, podwójne łóżko, balkonik i w ogóle. Ej, bo panowie, was tutaj jeszcze nie było, co myślicie o tym domku? Dałbym tak szczerze ósemkę. Trzeba mieć. Tajemnie, jakie daj? Ej, nie, żadnego zwiedzania domku. Ja muszę podglądać 100% czasu, co ona tu wyprawia. W ogóle mam jeszcze podkę na 5 minut i 15 sekund niewidzialności. No tak, oj kurde, ja mam na 20 sekund. Uciekaj, agent. O kurde, stary, ej, ja słyszałem. Nice, to wodą. O, jak wodą? Przed wodę i nie będą mogli w ogóle wejść. Ej, kurde, nie, teraz to się troszeczkę dobra, zacząłem obawiać. O, mam wodę. Ej, nie żeby coś, ale ona serio sporo przed tobą ukrywa, bra. Ej, naprawdę, ona ma tu sekrety. Jakby, wow, totalne wow. Myślałem, że jest taka w pełni jawna. Wszystko tak zabuduje. Zabuduje wszystko. A tutaj mówi, zabuduje to, ukryje tamto, tamto. Że dirt, że oni się nie domyślą, no, ej. To jest ej, mega porozumienie. To jest spisek. Ej, dobra, a słuchajcie, może zrobimy tak. Jesteście wszyscy niewidzialni, ona nas nie słyszy. Ja ją raz patnę łapką i zobaczymy jej reakcję, to zobaczymy, czy ona wtedy się jakby, wiecie, speszy. Dobra, okej, patnąłem ją. Nie! Dobra. Może myślała, że creeper. Może, że zombiak jakiś. Nie, jednak nie. Ej. Okej, ona już myślała, widzisz, że tu już ktoś serio wtargnął. Dalej, nie, tu ja muszę sobie... Znaczy, obejrzała się, zobaczyła, że nas tutaj nie ma, no bo jakby jesteśmy na niewidzce. Ale ma dobra, bezpiecznie. Dobra, postawię sobie światełka i nic mi się tu nie dzieje. Ale nie zdziwiło ją to, że coś ją uderzyło i tego czegoś tutaj nie ma? Czekaj, podchodzę jeszcze raz, dobra, ciach. Nie. Idziesz, nie, żeby coś za pochodnie, dają bardzo mało światła i się tutaj będą jej respiły mowy, ale no. Dobra, jeszcze raz ją podnoszę. Jeszcze raz! Mi się tu urodziło. Jest urodziło się tutaj coś! Zrespiło, urodziło jedno dziecko. Jeszcze raz. Nie, 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 nie,
nie, dobra, a dobra, dobra, dobra. Nie. Dobra, nie, czekajcie, teraz ja wychodzę. Nie, no speszliśmy ją, no panowie, tak nie może. Ale dobra, o, czekajcie. Nie, no. Ona pewnie zaraz wróci. Ja mam jakieś łuki, nie, to jest. Jak kocha, miecz. To wróci. Ona zrobi miecz. Zrobisz sobie miecz. Słyszeliście to? Ej, ona faktycznie ma jak. Ja wczoraj normalnie byłem u Julii w domu, nagrywaliśmy odcinek, jak robimy pojedynek na diaksy. I kumacie to, że ona wykopała więcej diaksów ode mnie w 10 minut? Co? No. Garnia Minecrafta? Stary, bez beki i teraz na diaksy. Patyczki, patyczki. O kurde, bele. Ej, jak ona zrobi miecz? Diaksowy mieczyk, nie ma ten tego. Dobra, ja mam 3 minuty niewidzialności, a wy w tym momencie ile? Ja mam tak samo. To może stary, chodź koło tego domku pierwszego i na serwerze i wiesz. Dobra, idę dalej. A ja się też tutaj przyjeżdżę. Jakby wiesz co, troszeczkę mnie tutaj to martwi, bo jeżeli ona ma mieczyk, to może chcieć nas zaraz uderzyć. To już teraz koło mnie, stary? I wtedy będzie mega lipa. Dobra, słuchajcie, 2 minuty niewidzialności, ogarnąłem sobie mleko. Panowie, wy zostańcie w tym domku, a ja teraz podejdę normalnie do Julii i zapytam się, co ona wyprawia. Czy ona w ogóle jakby, to nie wiem, ukryje przede mną, czy nie, bo tamte dziury jeszcze są. Ja tylko szybko wam przypomnę, www.abraety, pierwszy link w opisie. Niedługo będzie w ogóle nowa kolekcja z Julii, więc wpadajcie na sklep, zamawiajcie, czy to bluzy, koszulki, kubeczki i inne rzeczy. A ja teraz, słuchajcie, w tym momencie się odciszę za 3, 2, 1 i ciach. Dobra, cześć Julii, co tam? O, a co, cześć, co? Tak sobie zmieniam, wiesz, że... tą podłogę, bo stwierdziłam, że zmieniasz? Tutaj też by ładnie wyglądało, jakbyśmy zrobili też to stare koty, jak tutaj. Aha, wiesz, to spokojnie. Bo ja w ogóle chciałem się zapytać, bo my przecież teraz mamy normalnie tutaj... Sorry, przez przypadek cię tutaj uderzyłem. Mamy tutaj normalnie domek, fajnie, tutaj sobie mieszkamy. Kurczę, te winorośla ty zrobiłaś, bo to naprawdę nieźle wygląda. Ale ładnie, wiesz co, ja pomyślałem w ogóle, nie wiem co o tym myślisz, ale normalnie w domach ludzie mają piwnice, spiżarnie. Może byśmy zrobili normalnie tutaj drabinki w dół i byśmy zrobili jakiś magazyn, piwnicę, byśmy tam trzymali swoje itemy. Co ty na to? Ale to wiesz co, a może zrobimy w tym domku Hollywood, bo tutaj będzie, wiesz, mieszkamy i wszyscy będą wiedzieć, że my tu mieszkamy i coś robimy, a... Ale no co, piwnica to jest normalna rzecz, mój sąsiad ma piwnicę normalnie i tam jest jakiś samochód trzyma w piwnicy, no. Wiesz, tutaj są różni ludzie na tym serwerze. No ja co, no jest Elviso, jest Agentix, Jaty, Macio. Ja bym to schowała. Ale to co, nie chcesz tutaj normalnie drabinek w dół dać? No tutaj nie, w tym domku, bo no wszyscy wiecie, że... No dobra, ale bo jakby po co my mamy robić piwnicę w domku w stylu Hollywood, tym tutaj, skoro my nawet w nim nie mieszkamy? My mieszkamy tutaj, no w chatce miłości. I nikt nie będzie wiedział, że tam to jest. Ale nie, ja nie mówię, że my mamy robić tajną bazę, tylko zwykłą piwnicę, wiesz, na trzymanie chleba, pikli, jakieś ogórki kiszone, kwaszone, smalec, jakiś, wiesz, tak, no chlebek, no nie, na pewno to nie chcesz? Nie, to ja nie chcę spiżarki. Dobra, to już to... To jest tylko sypialnia. To ty w takim razie weź tutaj tą podłogę ogarnij, ja potem przyjdę i to sprawdzę, a teraz wiesz, to muszę spadać, bo się z chłopakami umówiłem, tam, wiesz to, ryby będziemy łowić, wiesz, męskie hobby, łowienie ryb, no tak, trzymaj się, hejka. Ej, dobra, panowie, ja widzę tutaj wasze party klecy, więc wy gdzieś tutaj jesteście. Ej, słuchajcie, ja nie wiem, czy jakby widzieliście, ale no normalnie u niej byłem, gadałem. Widziałem to, stary. O tej piwnicy. Piwnicy, ona szary na drobie. Nie mówcie, nie mówcie. Piwnicę chciał. Piwnicę chciał. No oczywiście, że chciałem piwnicę. Chciałem tutaj, aby ona wyjawiła swój sekret, no a ona nie chciała tego zrobić. Zobacz, jak się w ogóle spieszyła, co nie? No, gdzie? Dobra, uciekaj, uciekaj. Ej, dobra, słuchajcie, ja wypijam potkę, bo jakby ona teraz zobaczyła, tutaj, że my ją podglądamy. Różni ludzie w ogóle chodzą. Różni ludzie tutaj chodzą. Same ziomeczki. Dawajcie, wchodzimy do środka i w takim razie... Ja sobie jeszcze tak jakoś to muszę skitrać, tak, żeby w ogóle tutaj nie... Ty patrz w ogóle, jaki tunel, jaką ona buduje. Ej, to jest jakaś masakra, nie? Ej, naprawdę, jakby, wow. Z piwnicą i co jeszcze, może będę mu tutaj pokazywała, gdzie co trzymam, no na pewno, nie? Ona chce mieć sporo tajemnic, naprawdę. Stary, ona chce tajną bazę zrobić. Tylko nie da, nie ma świadomości, że my ją widzimy. No, ale czym się tutaj wszystko odrodzi, jak ja zostawię? Nie ma świadomości, że stoję dosłownie. Mam taki dylemat. Jaki ty masz? Czy jak my wiemy, ale ona myśli, że nie wiemy, to jest tajna baza? Stary, ja myślę, że to jest tajna baza. Okej. Ale z drugiej strony... Nie, to nie jest tajna baza, no nie, no chwila. To jest, jeśli już to tajny pokój, stary. Tajna baza była tajnej bazy. Dobra, to by było zupełnie gdzieś indziej, no nie? I w środku wstawię skrzynki i je zabuduję. Ale ona nie ogarnia, że to się nie otworzy. Panowie, to się widzicie? Kameruje, wszystko my o tym wiemy. Ej, widzicie to? Dobra. Dobra, kto? Czemu skrzynka nie działa? Dobra. Jest... A, ogarnia, okej. O nie! Ej, myślałem, że woda się... O kurde! Miałem nadzieję. Ona umiera ostatnia. Ej, ale nie, ale spoko, ogarnęła. Już się bałem, że naprawdę tego nie zauważy. Ale patrz, normalnie ma tutaj tajną skrzyneczkę, w której póki co jeszcze nic nie ma. O, żelazo! Super! Żelazo! Niemożliwe! Ale jak w ogóle entuzjastycznie. Ło, żelazo! Ej, od kiedy Julka ma żelazną zbroję, to polubiła chyba żelazo, wiecie, tak mi się wydaje. Takie ładne, szare bobny. Żelaza w ogóle? Ej, ale ona go nawet nie zebrała.
Dobra. Mam za dużo dorą, muszę skitrać coś do tej skrytki. O, dobra, wkłada pierwszy item, uwaga, co tam było? Arbuz melony z Listerman! Ej, to są rzeczy, które kupiła u mnie w sklepie, ale ja nie wiem, czy te diaksy akurat kupiłam. Dzięki, że mówisz, bo nie wiem, czy nie wzięła z mojej skrzynki w sumie. Ej, nie, nie, ona na pewno stary kupowała ode mnie. Wait a minute. Co jest? Mi jakiś diaksy zniknęły tydzień temu. Nie, stary, kupowała normalnie u mnie w sklepie. Okej. Czekaj, patrz. Tutaj wkłada to enderpały, co? TNT i to TNT! Co? Okej, okay, no, jest grubo. Znaczy TNT też kupowała ode mnie. Jabłuszka, jakieś bloczki. I jest teraz sprzedałeś TNT? Stary, no tak wyszło, no. Ej, gość, ale... Skrzaniłeś, mordeczko. Ej, no ale ja nie sprzedałem... Ale ej, chwila, ja nie sprzedałem jej TNT pod... O, Getty, chcę coś widoczny! Uciekaj! Ej, stary! Stary, ale było blisko. Ale się wyparciasz. Ej, nie widziała cię? Diamenci, nie, nie, i nawet nie zwróciła uwagi, skrzynkę patrzyła. Ej, stary, nie wiem, czy się nie widzi. Nie no, jej reakcja nie wskazuje. Nie no, stary, zareagowałaby natychmiastowo. O kurde, ej, stary, nie wiem. Jakby serio. Kurde. Ona by się wystraszyła i pewnie krzyknęła, serio. No teraz to się troszeczkę zestresowałem, ale chyba cię jednak nie zobaczyła. Nie. Ej, stary, ja nie wiem, czy ty jej nie speszyłeś. No bo Jezus, sam no, nie wiem, serio. Wyszła w końcu. Wchodzi tutaj, ej, szuka czegoś tutaj, nie wiem. Ej, ale o mnie mówi teraz? Ej, kurde, teraz... Ej, zabrała nedery z tej skrzynki. Agentix, ty normalnie podglądaczu. Ej, no widziała cię! To dlaczego nie reagowała na początku? Dobra, normalnie stary budowała dalej się pod ziemią. Niech nie myśli, że go nie widziała. Dobra, zabieram wszystko, co mam, i spadam w ogóle. Stary, tak wyglądało, jakby cię nie widziała, Agentix. Spaliłeś stary miejscówę, tu normalnie było już budowane, tutaj skrzynki. Patrz, tu jest pusta, tu jest druga, prawie pusta, zostawię jakieś dobra. Póki co to nie wiecie, który to ja jestem, więc mnie nie wyjaśnicie. Ej, ale stary, no to zrobiłeś... A gdzie on? Ej, gdzie ona uciekła? Wait. Co się dzieje? Tam uciekła, dobra, lecę za nią. Ej, ale to teraz stary zrobiłeś nam lipę, bo już mogliśmy wiedzieć o jej jakiejś tajnej skrytce. Ona coś tak czuje, jakby spójrzcie. Ona go niby widziała, niby nie. I tak go zmyliła. Ej, teraz naprawdę ona zrobiła, wiesz, 300 IQ moves. No bo kurde, najpierw go widziała, udawała, że go nie widzi. Teraz. Specjalnie. Ej, patrz, robi tutaj teraz tę skrytkę? No dobra, to jest trochę dziwne. Tak to Hollywood. On, wiesz co, wydaje mi się... Nie ma ten tego, tam już widział, to trzeba się skitrać gdzieś indziej. Ale to myślicie, że pomieszczenie faktycznie w tamtej chatce miłości, ono będzie do czegoś wykorzystane. Ty, jak ona do mnie wróci i powie, że robimy tam piwnicę, to ja skisnę. I powie, już zrobiłam. O nie. Ej, ale to jest możliwe, stary. To jest możliwe. To jest mocne, stary. Ej, dobra, ale... Wciśnie cyk, żeby nie widzieli, by nie ma. Wy widzicie jej nick, bo ja widzę. Widzę. Troszkę jest odczuwalny. Centralnie nad nią. Ty, kurde, dobra, gościu, to wiesz co? Nie, no ja chyba tam wejdę. Mimo wszystko chyba muszę tam wejść. Ale shifta kliknęła. O kurde, dobra, dobra. Ty, kliknęłaś shifta, faktycznie na shifcie teraz buduje. Uczy się coraz więcej. No i teraz nie ma tego, tu się przed nimi skitrą. Ej, patrz jak w ogóle głęboko ona wchodzi, co jest? Jakie plany zaawansowane tutaj ma. Ej, ale to jest naprawdę mocne coś teraz. Mi tutaj jęczy, coś mi tutaj jęczy, coś mi tutaj się zaraz zrespi. Chyba ząbek tam jest. Chyba urodzi! Dobra, idę stąd, idę stąd. Ej, ona zwiewa, kurde, no to... Myślałem, że postawi normalnie tą skrzynkę, nie zrobiła tego. Tam coś chodzi, jakiś ząbek, dobra. Dobra, zabudowała mnie, ja zaraz... Ona ma w ogóle kim jest, a czemu to... Ja mam minutę i 48, a wy ile jeszcze macie? W tym momencie to teraz 4. Okej, dobra. Wychodzi, właśnie, wychodzi. Dobra, idę za nią, idę za nią. O, bambusa zepsuła! Bambusa zniszczyła! Filar zepsuła, który podtrzymuje suchy tutaj normalnie. I muszę tu postawić inną dla zmywki, żeby niby nic tu nie robiła. Okej, dobra, ej, ale dalej nie ma postawionej skrzynki. I to jest najgorsze. Ej, ten wzięła. Nie wiem, nie wiemy. No bo tam było pusto. Może gdzieś tu wejdę pod wodą. O kurde. Szukam miejsca właśnie. To jest grane. Ej, ja mam jeszcze minutę 17 niewidzialności, więc naprawdę, panowie, dobra, nie mamy dużo czasu. No, no musimy to szybko jakoś tutaj przeglądać. No. Ej, ona poszła do kota. Tu mieszka kot Pączek. Kici w kuwecie, nikt nie będzie szukał. Mądre w sumie. Ale kuweta jest tu po lewej. Tu jest kuweta. Okej, ej, ona naprawdę robi tajną bazę. Znaczy, tajną bazę to nie, no chyba tajną skrytkę. No i tutaj sobie wrzucę wszystko i no i jest ale problem, nie bo skrzynek. Nie mam skrzynek. Ale to naprawdę nie jest głupie miejsce na skrytkę. Ej, to jest mocne, dobra, to jest mocne miejsce, bo ja bym tutaj nie szukał. W ogóle istnieniu. Nie wiem jak wy, ja bym nie szukał. W każdym razie mam 30 sekund niewidzialności, więc musimy się pospieszyć, ale jeżeli my się nie pojawimy teraz, to raczej ona nie zmieni miejsca na tą skrytkę, no nie?
Tak, to lepiej się ty... Dobra, ja bym chyba się ewakuował. Właśnie, tak. Powoli trzeba będzie się ewakuować. Dobra, ej, ale ja jeszcze będę musiał jeszcze zobaczyć, jak ona to wciśnie tam, no bo ja w tym momencie mam 10 sekund niewidzialności. Ale teraz odejść po prostu. Okej, okay, no to wiadomo, stary. Znowu, nie? Uciekam. Dobra, okej, okay, zobaczymy. Dobra. Ja się skryłem już tutaj za drzewkiem, więc ona nie widzi. Zauważcie, ile ona przed nami próbuje celowo ukryć. No to jest mega mocne, że ona ma jakieś sekrety. Nie, nikt nie będzie szukał, żeby kurde, ej, do kota wchodzić i szukać jakichś, nie wiadomo, różnych. No raczej ja bym tak nie zrobił. Dobra, no tak sobie dobra. Tutaj wyrzucę tą skrzyneczkę. No i gdzie jest ta skrzynka? Jestem tutaj z boku, dobra, patrzę. O kurde, dobra, nie widzi mnie. Ej, całe szczęście akurat tutaj są takie kwiaty, które mocno dość zasłoniły. No. Ej, ona miała zabrać skrzynkę, ale nie wzięła tej skrzynki. Mam pomysł, tak? Jeszcze nie. Mogę ją teraz wbić i zobaczyć, o co tam chodzi, co? Czekaj, bo ja się tutaj chowam. O, ty membrany latają, mam nadzieję, że nie do mnie. Okej, wbiję z tej kuwety na niewidzkę. Dobra, teraz już się nauczyłam robić skrzyneczkę, więc już bym... Postawiłam tutaj crafting table. Dobra, patrzę, stary. Nie wchodź tutaj, sorry, nie wchodź tutaj, bo zaraz sobie cofa. Dobra, ukrywam się, jestem na szyfcie. Szybciutko potrzebuję drewna. Kopuję drzewo, ona craftuje skrzynkę. Dobra, stary, zwiewam. Na 100%. Ej, kurde, ona naprawdę tam robi, stary, tą skrzynię, kumasz to? Ona ma jak siekierę w ogóle. Serio? A no tak, ja jej dałem, stary, ja jej dałem itemki. Ja jej dałem okay. To siedzi w craftingu. To chyba wszystko już zrozumiała. Dobra, ale to co, ona robi teraz tą skrzynię? Bo ja nie mam, stary, potki, ja niestety nie mogę tego zobaczyć. Właśnie ją postawiła no i składa tam, już mówię co? Stak złota, drugi stak złota. Ej, dobra, zaraz tam, stary, wejdę i to zobaczę w takim razie. Ej, słuchajcie, zwiewa w tamto. Ale ma nederyt w ręce. Ma w ręce nederyt. Normalnie nederyt ma w ręce, czyli... No to czekaj, to w takim razie jest tajna baza. Myślicie, czy to nie jest tajna baza? Wydaje mi się, że nie wejdę, stary, tam do środka, bo ona jest jeszcze za blisko. Jak się trochę oddali, to będę mógł... Kontroluję ją, stary, jest safe, wbijaj. Dobra, stary, wchodzę do środka w takim razie. Okej. I co tam? Strasznie dobry ten arbuzik. Ej, dobra, serio, dwa staki złota, stak żelaza, 30 diamentów, enderperła. To wygląda na jakby cenne itemy. Więc ja raczej bym powiedział, słuchajcie, że to serio może być tajna skrytka z cennymi itemami. No, nie wiem, jakby... Nie ma tu nederytu, tak, nie ma tu nederytu, ale diaksy, złoto, żelazo, no jak najbardziej to pasuje do tajnej skrzynki. W takim razie, słuchajcie, ja zwiewam i no i mam nadzieję, o kurde, dobra, bo ona tutaj jest, naprawdę trzeba uważać, żeby ona nie zauważyła, to naprawdę trzeba być tutaj przezornym i, że tak powiem, zabezpieczonym, ale, no ja nie wiem, jeżeli ona przed nami ukrywa swój skarb, to jest dość grubo, no bo kurczę, no przecież po co by mielibyśmy ją okradać? Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie wiem, ale trzeba będzie jeszcze obczaić, jak ona to ukończy, jak ona to zabuduje, czy jakieś tam itemki dojdą. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem i wpadnijcie oczywiście na sklep www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy, koszulki, kubki i niedługo będzie kolekcja razem z Julii. A ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pół!